od marzeń. Wsłuchiwał się w zgiełk miasta i wspominał dzieciństwo. Baron Gold wspominał dzieciństwo i wsłuchiwał się w zgiełk miasta. Poszum tramwaj, spłoszone dźwięki sygnaturek, gwar tłumu, jęki wstrząsanego betonu i nieokreślony podkład muzyczny miasta, który rytmicznie porusza piękne, zdrowe uda kobiet, który naczęża mózg posterunkowego trzymającego ulicę na uwięzi. Baron Gold słyszał jeszcze inny dźwięk, głos pędzący tubą ulicy. Time is money! Baron Gold należał do rasy, którą czarodziejski pan pieniądza niejednokrotnie ubywał ze sposób męczeństwa i paszczy zabławy. Pieniądz to paradoks, dlatego tak bardzo upodobała sobie w nim ta rasa paradoksalna. Baron Gold, przypominasz tych Holbeina, młoda kobieta słuchająca skrzypiec śmierci. Baron Gold, Stradivarius Giel był skrzypcami, młodą kobietą i śmiercią. W ten wieczór lipcowy. Przełożonym Jeszybotu jest ryb Mordche, najzdolniejszym uczniem Natan, sierota, który stracił rodziców w pogromie. W 8 roku życia recytował na pamięć 100 stron Gemary. W 15 słynął z mądrości i nadzwyczajnej pamięci. Czytał w księgach o brązowych, złotem wyciskanych oprawach i tylko czasem spoglądał w niebo na księgę zapisaną nieznanym Pismem Bożym. Wtedy modlił się żarliwie, pełen zachwytu i podziwu dla wiekuistego. Pewnego wieczoru, wyszedłszy z bożnicy, Natan zauważył w oddali postać przypominającą mu Rebego, ponieważ potrzebował jego wskazówek w jakiejś zawiłej kwestii talmudycznej, więc zawołał: Rebe! Rebe! Domniemany Rebe odwrócił się. Zamiast spodziewanej żółtaczkowatej, piegowatej twarzy Rebego spoglądała na Natana okrągła, rumiana, lnianowłosa, niebieskooka twarz proboszcza. Cierpliwość jest cechą tego narodu. Cierpliwość wywiodła naród jego z Egiptu i cierpliwość po paru tysiącach lat powróciła go do ziemi obiecanej. W Europie mnożyły się krachy, bankructwa, pożary. Giełdy sygnalizowały panikę. Waluty podnosiły się i padały, jak figury i buda strzelnicze. Zanim się bank, rosły domy publiczne. Tylko baron Gold się bać. Kościół rzymski jest zgnębiony i schorzały. Kto mu wróci siłę? Odpowie mi na to. Żydzi. Teraz rozumiesz, dlaczego Żydzi z pożarów i klęsk znużenia, straszliwych chorób, starości, prześladowań wynieśli swoją torę. Przechowywali swoją odrębność. Po to, aby odnaleźć ją i wskrzesić w powszechnym odrodzeniu. Teraz pojmujesz tajemnicę Żyda wiecznego tułacza. 10 lat później w Rzymie widywano coraz więcej kleryków o długich, krogulczych nosach, o oczach zamglonych kosmiczną
melancholii. W 1965 roku został obrany papieżem Urban IX, niegdyś sekretarz barona Golda, oryginata, talmudysta z Zebrzydowa. Rok ten rozpoczyna nowy okres historii ludzkości. Papież był dyktatorem świata. W roku 2380 w całej Hiszpanii zginęło na stosach 2000 starozakonnych antysemitów. Tak, prześladowca stał się prześladowanym. Tak, prześladowca stał się prześladowanym. Możemy wszyscy żanym. Tak, prześladowca stał się prześladowanym. A prześladowany prześladowcą tak imię Chrystusa. Izrael mścił się na swoich wrogach. Tak, prześladowca stał się prześladowanym.